Co się dzieje? Co to w ogóle za ekstremalna sytuacja? Widzi ludzi, którzy obrzucają ją, uderzają w nią tymi różnymi rzeczami, jakimś błotem, kamieniami, piaskiem, mytłami. No, no straszne! Jeżeli nasze życie jest nam dane w jakimś celu jednym konkretnym, jeżeli miałabym to nazwać w jednym słowie, to żyjemy po to, żeby nauczyć się kochać. I faustyna ma przyspieszczony proces. Zeszyty miłości pełne, odcinek czwarty. Witam Was bardzo serdecznie w naszym podcaście. Ja nazywam się Siostra Gaudiaskas, a wszyscy razem wędrujący podcastową ścieżką, czytamy dzienniczek od deski do deski. I jak czytamy ten dzienniczek od deski do deski, szukając tam duchowych inspiracji dla siebie i, i też poznając powoli siostrę Faustynę i jej niezwykłą historię. Musimy się mierzyć z tym, że będą takie sytuacje, jak dzisiaj. Kiedy będziemy mieli tak różne wątki, fragment po fragmencie, tak różne wątki, że nie da się tego scalić, w jeden komentarz potem. Więc struktura dzisiejszego odcinka będzie ciut inna, a może nawet bardzo inna. Po jednym, dwóch, chyba maksymalnie trzech fragmentach, tych trzech wydzielonych numerkiem fragmentach będę. Dawać krótki komentarz, i potem będziemy wchodzić w zupełnie inny temat. Dlaczego takie przeskoki u siostry Faustyny? Skąd jej się to bierze? Dwa. Dwie główne przyczyny. Pierwsza siostra Faustyna pisze dzienniczek w tak zwanym międzyczasie. Ja się, uwielbiam to słowo. To po prostu przecież nie istnieje. Nie ma międzyczasu, ale ludzie zapracowani jakoś ten międzyczas muszą znaleźć na rzeczy dodatkowe, a pisanie dzienniczka dla niej jest rzeczą dodatkową i na dodatek rzeczą, którą robi w sekrecie. Mało kto wie, że ona pisze dzienniczek. Pisze dzienniczek zeszyty, po prostu pisze coś w swoich zeszytach, i czasami ktoś tam, jakaś siostra, coś tam bokiem przechodząc, gdzieś tam widziała, że ona coś tam pisze. Siostry między sobą coś tam mówiły, że co ona tak dużo pisze. Ale o tym, co ona tam pisze, wiedzieli tylko jej spowiednicy, kierownicy duchowi i jej przełożeni wszystkie te niezwykłości, o których ona pisała w swoich zeszytach, wszystko to było owiane tajemnicą, co jest myślę, że bardzo dobre, takie zdrowe. Dzięki temu siostra Faustyna mogła żyć normalnym życiem na tyle, na ile się dawało, bez jakichś tam wycieków, chociaż no, niektórzy i tak podejrzewali, że, że coś tam więcej się w jej życiu dzieje. Mm -hmm. No, ale właśnie przez to, że ona pisze tak w takich wolnych chwilach, w takich doskokach pomiędzy zmywaniem garnków, gotowaniem obiadu, pracą w ogrodzie, jedną, jednym spotkaniem wspólnoty, drugą modlitwą, biorąc pod uwagę to, że ona nie ma swojego pokoju, nie ma swojego biura, nie ma takich warunków do pisania tak naprawdę, no to czasami będą właśnie takie cięcia tematyczne, duże, duże przeskoki tematyczne. No, i jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden taki um, bardzo niezwykły powód. Siostra Faustyna spaliła pierwszy dzienniczek. Pierwszy, mówiąc, pierwszy, nie wiem dokładnie, ile zapisała, ale tak zrobiła takie szaleństwo, że po prostu spaliła. E, co się wydarzyło? Ksiądz Sopoćko. Mm, Prosi w siostrę Faustynę, żeby zaczęła zapisywać te niezwykłe rzeczy, które się dzieją w jej życiu, żeby on mógł to potem odczytywać, prawda? Że on nie miał tyle czasu, żeby z nią na spowiedzi rozmawiać. I prosi, pisz, ja potem w wolnych chwilach będę czytał. Potem sam pan Jezus ją wielokrotnie prosi, pisz, pisz. Pisz. I ona dobrze wie, że to jest więcej niż zlecenie ludzkie, i nie chodzi tylko o to, żeby ksiądz Sopoćko mógł sobie przeczytać, ale chodzi o to, że żebyśmy my mogli przeczytać. Jezus jej powiedział jasno, że ona pisze dla nas. I dlatego też my podejmujemy to czytanie dzienniczka, bo albo już wiecie to, gdzieś to usłyszeliście, albo gdzieś macie takie wewnętrzne przekonanie, że ten dzienniczek to tak naprawdę jest pomoc dla was. Ja czasami lubię mówić o dzienniczku jako o liście Pana Boga do nas. Więc siostra Faust napisze dla nas, i w tym momencie to pali. 32, druga połowa 33. roku zaczęła pisać, a spaliła w pierwszej połowie 34. roku. Co się podziało? Ksiądz Poczkowy wyjechał na pieliskę do Ziemi Świętej, więc to był jakiś dłuższy wyjazd, no i nie było z nim kontaktu przez dłuższy czas. Już wiecie, że siostra Faustyna ma też niezwykłe doświadczenia, takie, których nie ma prawie nikt związane z nadzwyczajnym widzeniem rzeczywistości, rzeczywistości duchowej, która jest bardzo realna, ale my jej po prostu nie widzimy. Nie widzimy Pana Jezusa, nie widzimy Matki Bożej, nie widzimy złego ducha, nie widzimy demonów, nie widzimy aniołów. Siostra Faustyna widzi, nie, że zawsze, wtedy kiedy ma widzieć, wtedy kiedy Pan Bóg uzna, że, że to jest dobre, potrzebne po coś, to ma wtedy właśnie te nadzwyczajne dary, żeby coś zobaczyć i usłyszeć. Z tej rzeczywistości duchowej. No i któregoś dnia ma wizję anioła, który jej każe spalić dzienniczek, to znaczy ten zeszyt, w którym pisała. Nie wiem dokładnie ile zapisała. Wiemy mniej więcej na jakiej przestrzeni czasowej to się działo. I ona, jest to dla niej dziwne, no widzi anioła świetlistego. Każe jej spalić. No nie za bardzo to rozumie, bo jej spowiednik kazał jej pisać. Ona była bardzo posłuszna. Ona wiedziała, że, że kwestia posłuszeństwa jest tutaj bardzo ważna, że, um, że ona, nie, no właśnie, konsultuje wszystko ze swoim spowiednikiem. E, no ale no anioł każe spalić e, i pewnie by nie spaliła. Trwałaby w jakimś takim zawieszeniu, czekając na powrót księdza Sopoćki żeby podjąć decyzję, ale wizja się powtórzyła. Więc jak po raz drugi ten anioł ją przynaglił. Zaraz ja tutaj zajrzę, jeszcze mam zrobiłam sobie wydruk ze wspomnień księdza Sopoćki, który opisał to wydarzenie. To jest bardzo ciekawe. On mówi tak: ponoć zjawił się jej anioł i kazał wrzucić go do pieca. Ten zeszyt, mówiąc, Głupstwo piszesz i narażasz tylko siebie i innych na wielkie przykrości. Cóż ty masz z tego miłosierdzia? Po co czas tracisz na pisanie jakichś urojeń? urojeń. Spal to wszystko, a będziesz spokojniejsza i szczęśliwsza. No, słuchajcie, jak dla mnie, jak ja to słyszę, to ja od razu mi to jakoś nie brzmi na anioła od pana Boga, tylko takie słowa prowokacyjne, które by pochodziło od anioła z tej ciemnej strony. Jakoś siostra Faustyna tego nie wyczuła i, e, i zrobiła tak, jak jej anioł polecił. A ksiądz Sopoćko, jak się o tym dowiedział, kazał jej to napisać od nowa. E, potwierdził, że to nie było od Pana Boga. To nie było od Pana Boga. I e, ja tak sobie myślę, że Pan Bóg dopuścił, Taką rzecz. No przecież on mógł zainterweniować i zaraz po tym, yy, po tym widzeniu tej ciemnej strony mocy, która ja, objawiła jej się jako właśnie jasna strona mocy, yy, on mógł przecież zainterweniować i, i sam stanąć przed nią i powiedzieć: Córka, słuchaj, nie, nie, nie ufaj niemu, on nie jest ode mnie, to nie jest mój anioł. Ale tego nie zrobił. I ja tak sobie myślę, że to była taka świetna szkoła dla siostry Faustyny, przez to też, że doświadczyła takiego pewnie jakiegoś umordowania. No, tyle zapisała już, i potem okazało się, że głupotę zrobiła z tym paleniem i trzeba było to pisać na nowo, co nie było dla niej łatwe. To była taka potężna lekcja, że ona naprawdę nie może podejmować takich decyzji sama. Że cokolwiek będzie się działo w tym świecie nadprzyrodzonym, z tych zjawisk takich nadzwyczajnych, to to musi być skonsultowane, przegadane, rozeznane razem z kimś, kto ją prowadzi duchowo, kto jej towarzyszy duchowo. Czyli to będą jej przełożeni, czy jej kierownik duchowy, jej spowiednik. I ona na tym przykładzie się naprawdę świetnie nauczyła, już. Po tym wydarzeniu nie będzie robić nawet drobnych rzeczy bez y, ustalenia, z kierownikiem duchowym, ze swoimi przełożonymi. Więc y, więc tak, dlatego też te takie przeskoki, bo ona rekonstruuje dzienniczek, to, co spaliła, ale dzieją się też nowe rzeczy, ona dopisuje nowe rzeczy już aktualne. Więc są przeskoki czasowe duże. Nie zawsze pisze, co się kiedy dzieje, ale um, z kontekstu niejednokrotnie wiemy, że um, nagle pisze o, nie wiem, o tym, co się dzieje, jak jest na początku formacji, ten nowicjat. Potem nagle jest przeskok na końcówkę formacji tuż przed ślubami wieczystymi. E, to jest różnica około pięciu lat, ale no tak, no, tu wspomina, a tu się dzieje. Więc pisze na jednej stronie tak ekstremalnie różne rzeczy. W związku z tym dzisiejsze czytanie dzienniczka będzie miało inną strukturę. Czytanie, komentarz, czytanie, komentarz, czytanie, komentarz. Myślę, że czwarty odcinek to jest dobry moment, żeby też powiedzieć coś, nieco o objawieniach prywatnych, objawieniu publicznym. Jak w ogóle podchodzić do dzienniczka jako książki, która nie jest Pismem Świętym, a jednak w niej występuje Jezus jako główny bohater. I On tu coś mówi, i On o coś prosi. A to nie jest pismo święte. Jak do tego podejść? No właśnie, kwestia objawień prywatnych. Jest jedno objawienie publiczne, jest jedno objawienie, w które my mamy wierzyć. jesteśmy, To jest objawienie, które przyjmujemy przez wiarę, przyjmujemy jako na pewno prawdziwe i to jest to objawienie, które jest nam potrzebne, żeby żyć, żeby osiągnąć zbawienie, żeby poznać Boga. Objawienie publiczne. I to jest to wszystko, co się działo za życia Jezusa Chrystusa, co mamy spisane w Ewangeliach. To jest całe Pismo Święte, jest uznane za wzór ksiąg natchnionych i ono jest nam dane do wierzenia, jako jedyne potrzebne źródło do uwierzenia, do przyjęcia z wiarą. Natomiast objawienie prywatne, to jest to, co się dzieje później, już po. Śmierci Jezusa Chrystusa i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, co jest dawane poszczególnym osobom na różnych etapach historii. I jest to potrzebne nam, żebyśmy jeszcze pełniej, jest to dawane nam po to, żebyśmy jeszcze pełniej rozumieli to objawienie publiczne. Co jest ważne, że w objawienia prywatne nie musimy wierzyć. Nie musicie czytać dzienniczka, nie jest on wam konieczny do zbawienia. Ale szkoda go nie przeczytać. Naprawdę, naprawdę z wielkim pożytkiem dla Waszego życia jest przeczytanie i przyjęcie go z wiarą. Świetnie to opisuje katechizm Kościoła Katolickiego. Jak rozróżnić, jak rozumieć, jak podchodzić do Objawienia publicznego i do objawień prywatnych uznanych przez Kościół. Bo to, to jest ważne, że nie każdy, kto mówi, że widział Maryję, widział Jezusa, jakiegoś anioła albo ma jakieś inne nadzwyczajne y, doświadczenia, że nie każdy naprawdę ma je od Boga. Bo to też jest taki ważny, żebyśmy wiedzieli, pewnie ten wątek będzie wracał nie, nie jeden raz już, jeszcze, y, że. Y, widzenie, słyszenie, czyli te różne zjawiska zmysłowe takie nadzwyczajne, nie zawsze będą pochodzić od Boga. Wiemy, że pierwszym, co trzeba by sprawdzić w takich sytuacjach, to jest po prostu zdrowie psychiczne, czy ktoś jest zdrowy psychicznie, czy to naprawdę nie jest, czy to na pewno nie jest choroba. Jeżeli ten element mamy wyeliminowany, no to wtedy kwestia duchowa. Są dwa dwie możliwości duchowe pochodzenia takich nadzwyczajnych zjawisk. Coś albo pochodzi od Pana Boga, albo od Złego Ducha. Więc musimy przejść przez ten etap tych trzech eliminacji, dwóch eliminacji, żeby wiedzieć, która jest trzecia, ta prawidłowa. I jeżeli już jakieś objawienie jest uznane przez Kościół, potwierdzone, sprawdzone, tak się jest z dzienniczkiem, i pewnie chyba sobie jeszcze opowiemy nieraz o takich perturbacjach, jakie były z dzienniczkiem na historii, w historii czasów. Ale y, tak, dzienniczek od momentu, kiedy siostra Faustyna była kanonizowana, to już jest taka ostatnia pieczątka, którą Kościół może dać. Jan Paweł II kanonizując Faustynę w 2000 roku, jednocześnie dał nam właśnie jej dzienniczek, dał nam to orędzie, które Jezus przekazuje przez siostrę Faustynę, ten list do współczesnego świata, jako. Taki, który nie tylko zachęca, żeby czytać, ale że to jest tak, tak wielka nadzieja dla naszych czasów, którą Faustyna zapisała w swoim dzienniczku, że on wierzy, że to będzie światło na ciemności trzeciego tysiąclecia, których wokół nas jest mnóstwo. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 66-67. Nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się pana naszego Jezusa Chrystusa. Apokalipsa mówi, że jedyne na co czekamy teraz to jest to powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Chociaż jednak Objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie. I tak też się dzieje stopniowe wnikanie w znaczenie Objawienia publicznego. W historii zdarzyły się tak zwane, zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła, jak dzienniczek jak Faustyna. Nie należą one jednak do depozytu, depozytu wiary, ich rolą nie jest, w cudzysłowie, ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej Faustyna ma nam pomóc pełniej, lepiej, głębiej zrozumieć objawienie Jezusa Chrystusa już Boga naszego, które jest zawarte w Piśmie Świętym. To wszystko co ona mówi o miłości Pana Boga, ona przez swoje zapiski, ona jakby centruje naszą uwagę na sercu Ewangelii, na jego miłosierdziu. Na tym sercu, które zostało jakoś w okresie czasu, kiedy ona pisała jakoś zapomniane, jakoś zmarga, zmarginalizowane. Zobaczcie, my dzij, dziś żyjemy w czasach, kiedy o tym miłosierdziu mówi się bardzo dużo. I, I może nawet nie podejrzewamy, że u początku tego rozruchu miłosierdziowego, tego rozruszania Kościoła, tego ukierunkowania Kościoła, scentralizowania go na tej tajemnicy miłości Bożej, że, 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 że u początków tego była właśnie Faustyna i jej przypomnienie, to doświadczenie bardzo głębokie, doświadczenie mistyczne Pana Boga, które poruszyło wielu ludzi w kościele, poruszyło biskupów, kapłanów, ludzi świeckich, papieży. Także, żeby na tym miłosierdziu się skupić bardziej w nauczaniu, w, żeby ludzie też w przeżywaniu relacji z Panem Bogiem zaczęli. Bardziej ją przeżywać w sposób taki intymny, relacyjny, yy, rodzinny, prawda? W, tak jak w rodzinie się przeżywa relacje między ojciec, ojcem, dzieckiem. Yy, pokolenia naszych dziadków jeszcze tego nie miały. Yy, niejednokrotnie jak rozmawialiście ze swoimi dziadkami, mogliście tego doświadczyć zapewne, że, że gdzieś był taki dystans wobec Pana Boga, jakiś lęk, strach. I a zobaczcie, nasze pokolenia czasami jest przechył w drugą stronę, że już ten Pan Jezus w takim przechyleniu ekstremalnym staje się takim kumplem, który wszystko ci, na wszystko ci przybije piątkę i wszystko powie, że jest ok, bo, bo jesteście takimi dobrymi kumplami. To jest jakieś za, zatracenie sakrum, nie? Za, zatracenie te, tej relacji która jest pełna miłości, ale jednak to jest Bóg, trzykroć święty Bóg i tu trzeba naprawdę bardzo zdrowego podejścia duchowego, wiary i myślę, że od Fausty tego uczymy. Słowniczek. Co się dzisiaj będzie nam działo takiego, jakie będą słowa obce? Sobie gdzieś tu wypisałam. Pierwsze takie słowo to jest słowo włosiennica. Włosienica to jest narzędzie pokutne, które siostry używały do umartwień w duchu pokuty właśnie. Włosienica jest chyba jednym z takich najbardziej popularnych. To jest taki pas utkany z takiego gryzącego, ostrego włosia i jego się nosiło na gołe ciało pod ubraniem. Czyli tak, no na zewnątrz nic nie widać, niby normalnie jesteś ubrany, ale pod spodem masz to umartwienie, masz tą pokutę swoją, ukrytą przed ludźmi, a podejmowaną z jakichś duchowych przyczyn. Nie tylko w naszym zgromadzeniu, ale w wielu zgromadzeniach, nie tylko nawet w zgromadzeniach, ludzie bardzo pobożni kiedyś w ten sposób rozumieli pokutę, w ten sposób rozumieli umartwienia. Sobór Watykański II zakazał swoiście y, tej metody pokuty, umartwienia. Pewne jeszcze zgromadzenia mają pozwolenia na niektóre z tych y, narzędzi pokutnych, pewnie jak łosienica czy biczowanie, ale to są raczej zgromadzenia kontemplacyjne, klauzurowe i na pewno to jest jakoś inaczej już przeżywane niż, niż to było przed II Soborem Watykańskim. Rozumienie umartwienia, pokuty jest teraz rozumiane dużo głębiej i, i pewnie też czasami można to zatracić przez to, że to nie ma tego wywiaru, wymiaru fizycznego. Ale zobaczcie, ile więcej głębi jest w tym, żeby po prostu w duchu jakiegoś umartwienia i pokuty przyjmować wszystko to, co przynosi Twój dzień z miłością. Czyli nie tyle, że Ty sobie postanawiasz, że, że w duchu umartwienia czy pokuty, Ty sobie założysz coś niewygodnego, jak wosienica, coś gryzącego i męczącego Twoje ciało. Więc o ile Pokorniejszym narzędziem do umartwienia, do, jakiegoś, do jakiejś ofiary jest to, że to, na które Ty nie masz wpływu. Czyli nie wiem, planujesz sobie, że dzisiaj załatwisz to i to, pójdziesz do pracy, do szkoły albo z kimś się omawiasz i nagle przychodzi takie, taki ból głowy, takie, e, taka nie wiem, sytuacja w domu, dziecko się rozchorowało, coś się innego podziało i ty po prostu nie możesz tego zrobić. E, musisz to odkładać, przekładać w tygodnie, w miesiące albo już w ogóle z tego rezygnujesz. No jest to umartwienie, jest to cierpienie i możesz to przyjąć na zasadzie wkurzenia i nerwów, i potem usiłowania za wszelką cenę zmiany tego, albo możesz to przyjąć w duchu miłości, ofiary, hmm, ofiarowania właśnie za kogoś, w jakiejś intencji. Tego też się będziemy uczyć u Faustyny. W każdym razie nie, nie nosimy już włosiennic. To chciałam, żebyście usłyszeli jasno. Jest jeszcze drugie słowo oprócz włosiennica, refektarz. Pojawi się nam po raz pierwszy słowo refektarz, to jest nasza zakonna jadalnia, miejsce, gdzie jemy po prostu. A więc w dzisiejszym skakanym odcinku dzienniczkowym będziemy czytać numery od 28 do 33, plus 39 i 180. Przyjdzie Duchu Święty, przyjdzie z darem skupienia, z darem wyciszenia. Abyśmy potrafili usłyszeć, co Ty do nas mówisz, przez te słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny. Abyśmy byli wrażliwi na poruszenia wewnętrzne, które Ty dokonujesz. Działaj przez ten podcast, działaj przez to nasze słuchanie, działaj, prowadź nas. Amen. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny zeszedł pierwszy. Numery od 28 do 33. Oraz dziewiąty i W pewnej chwili powiedział mi Jezus, idź do matki przełożonej i poproś, żeby ci pozwoliła przez siedem dni nosić włosienicę, i raz w nocy wstaniesz, i przyjdziesz do kaplicy. Odpowiedziałam, że dobrze, jednak miałam pewną trudność pójść do przełożonej. Wieczorem Jezus mi się zapytał, dokąd odkładać będziesz. Postanowiłam przy pierwszym spotkaniu powiedzieć o tym matce przełożonej. Na drugi dzień, przed południem, zauważyłam, że matka przełożona idzie do refektarza, a że kuchnia, refektarz i pokoik siostry Alojzy jest prawie razem, więc poprosiłam matkę przełożoną do pokoiku siostry Alojzy i powiedziałam żądanie pana Jezusa. Na to odpowiedziała mi matka, że nie pozwalam siostrze na żadne noszenie włosiennicy. Nic absolutnie. Jeżeli Pan Jezus da siostrze siłę kolosa, to ja pozwolę na te umartwienia. Przeprosiłam matkę, że zabieram czas i wyszłam z pokoiku. Wtem ujrzałam Pana Jezusa, który stał w drzwiach kuchni i powiedziałam Panu, każesz mi iść, Prosić o te umartwienia, a matka przełożona nie chce mi pozwolić. Wtem Jezus rzekł do mnie: Byłem tutaj podczas tej rozmowy z przełożoną i wiem wszystko. I nie żądam Twoich umartwień, ale posłuszeństwa. Przez to oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługę. Kiedy się dowiedziała jedna z matek o moim stosunku tak bliskim z Panem Jezusem, odpowiedziała mi, że jestem w złudzeniu. Mówi mi, że Pan Jezus w ten sposób obcuje tylko ze świętymi, ale nie z takimi duszami jak siostra, grzesznymi. Od tej chwili, jakoby mnie dowierzała Jezusowi, w rannej rozmowie powiedziałam Jezusowi, Jezu, czy ty nie jesteś złudzeniem? Jezus mi odpowiedział, miłość moja nikogo nie zawodzi. Tu chcę dać jedno krótkie słowo komentarza. Jest bolesne spotkanie siostry Faustyny z inną siostrą. Która jej podważa jej relacje z Panem Jezusem, i to, że ona może mieć tak bliską relację z Panem Jezusem. Na ile ta siostra wiedziała o tym, jak bliską relację ona ma z Panem Jezusem, nie do końca wiemy, ale, ale coś więcej wiedziała, bo była to jedna z sióstr, która pełniła bardziej odpowiedzialne funkcje w zgromadzeniu. A wiemy, że przełożeni siostry Faustyny wiedzieli więcej o jej doświadczeniach nadzwyczajnych z Bogiem. Dlaczego ona tak powiedziała? Dlaczego takie przykre słowa, bolesne, które zachwiały jakoś wiary siostry Faustyny w to, że, że to, co jej się dzieje, przydarza, że to może być naprawdę od Boga, że to jest naprawdę Pan Bóg? Mm. Przyczyn jest na pewno kilka, ale jedna jest też taka, że to jest ten czas, kiedy siostra Faust nam bardzo zaczyna podupadać na strofiu i zaczyna mieć problemy z pracą, z wypełnianiem swoich obowiązków, z byciem na wszystkich tych naszych zakonnych, obowiązkowych punktach, prawda, wspólne modlitwy, wspólne posiłki. Naprawdę trzeba mieć zdrowie do takiego życia, pełnego życia zakonnego codziennie. Do takiego pełnego zaangażowania, i siostra Faustyna zaczyna tego zdrowia po prostu nie mieć. I idzie do lekarzy, a ci lekarze nic nie widzą, nie stwierdzają u niej żadnej choroby. Więc to jest taki bardzo trudny moment, kiedy wydaje się, że siostra Faustyna zmyśla, że ona zdrowie ma, tylko udaje, że go nie ma. Więc to jest jedna z takich, jedno z takich trudnych doświadczeń, że. Że jest niezrozumiana poprzez swoje otoczenie, że, że, a to otoczenie ma realne powody do tego, żeby twierdzić, że ona zmyśla. Więc Pan Bóg dopuszcza takie cierpienie, trudne doświadczenie, nieporozumienie. Kolejny etap wzrastania siostry Faustyny w miłości, takiej prawdziwej, wolnej, kiedy nie tylko kochasz ludzi, dlatego że są dla Ciebie mili, i Cię rozumieją i Cię popierają, ale że uczysz się kochać także tych, którzy ci kopią dołki pod tobą, którzy ci podstawiają nogę, albo którzy zwyczajnie w duchu nawet jakimś dobrym, nie? że myślą, że dobrze robią, krytykują cię, niedowierzają ci. To wszystko prowadzi Siostrę Faustę do coraz głębszej miłości, więc Bogu dzięki ona wie, jak to przeżywać. Zobaczcie. Kolejna lekcja od Siostry Faustyny. Nie pytanie dlaczego, tylko pytanie jak. Jak to przeżyć ku większej miłości. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, zeszedł pierwszy. W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójce Świętej, o istocie Bożej. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany, jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem, z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z ranami jaśniejącymi, a z onej jasności było słychać głos taki: Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga. Przez rozważanie przymiotów Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręką znak krzyża i znikł. W czasie adwentu obudziła się w duszy mojej tak wielka tęsknota za Bogiem. Duch mój rwał się do Boga całą swoją mocą, jaką ma w swoim jestestwie. W tym czasie Pan udzielił mi wiele światła poznania Jego przymiotów. Pierwszym przymiotem, jaki mi Pan dał poznać, to Jego świętość. Świętość ta jest tak wielka, że drżą przed Nim wszystkie potęgi i moce. Duchy czyste zasłaniają swoje oblicze i pogrążają się w nieustannej adoracji, a jeden ich jest tylko wyraz największej czci to jest święty. Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży. I na każdą w nim żyjącą duszę. Jednak nie w równym sobie stopniu są dusze na wskroś przebóstwione, a są też dusze zaledwie żyjące. Drugie poznanie, którego udzielił mi Pan, to jest jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istoty rzeczy i wszystko wobec niego staje w obnażonej prawdzie. I nic się ostać by nie mogło. Trzecim przymiotem jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzie poznaje we wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu. I tu poznałam, że ten przymiot jest największy w boku. Bardzo mnie zawsze cieszy, jak siostra Fausty napisze o Trójcy Świętej. Jest, jest kilka takich fragmentów, że ma jakieś głębsze doświadczenie Trójcy Świętej. I to jest jedno z tych takich momentów, kiedy ona tu Trójce nawet widzi. Ale to jej widzenie ciągle jest owiane tajemnicą. Zawsze, zawsze, jak mówimy o Panu Bogu, to zawsze będzie dotykanie tajemnicy. I, I my nigdy tej tajemnicy nie zgłębimy. I bardzo mi się podoba ten obraz tej światłości, takiej niedostępnej. Wiemy, że Bóg jest światłością. Jezus też tak, tak o Bogu mówi, tak o sobie mówi światłość, światłość. I z światłości On się wyłania. On jako Słowo wcielone. On jako ten, ta druga osoba Trójcy Świętej, którą możemy dotknąć, przez którą Bóg stał się nam bliski. Ale jak poznawać Pana Boga? A chcemy Go poznawać, bo, bo chcemy być z Nim w coraz głębszej relacji. Jak się chce być z kimś w relacji, chce się Go znać. Wydaje się to takie wręcz... Hmm. Nie wiem, takie no, mocno odważne, że, że chce się poznać Pana Boga. Jak my możemy poznać Pana Boga, jak nasz umysł jest tak ograniczony, ale Pan Bóg daje się nam poznać. Daje się poznać przede wszystkim przez Jezusa Chrystusa, który też jest tajemnicą, pomimo że jest w pełni człowiekiem, ale jest też w pełni Bogiem, jest pełnią tajemnicy Boga. I w tych fragmentach Jezus nam mówi jasno, że okej, okay, istoty Pana Boga nie poznacie. Ale poznawajcie Boga, zachęca Was, zachęcam Was, tak, poznawajcie mnie, poznawajcie Boga przez rozważanie moich przymiotów, przymiotów Boga. Przymiot to jest takie, może niecodzienne słowo, my byśmy może dzisiaj bardziej powiedzieli cecha charakterystyczna, właściwość, ale w tym języku teologicznym słowo przymiot jest używane. Przymioty Boga, Jego właściwości, Jego cechy charakterystyczne, w Nim wszystko jest pełnią. Wszystkie cechy Boga są pełnią, są doskonałe i nie ma większych, mniejszych. A jednak Faustyna pisze, że poznałam, że miłosierdzie jest największym przymiotem Pana Boga. Jak to rozumieć? To jest przeciekawy wątek. W naszych czasach, już tych pofaustynowych, Papieże mówili o Miłosierdziu Bożym. Jan Paweł II mówił o Miłosierdziu Bożym jako tym naj, um, najwspanialszym przymiocie Pana Boga. Jan XXIII mówił o Miłosierdziu Bożym o naj, jako najpiękniejszym przymiocie Boga. Czyli używają tych naj, naj, naj słów, um, wyróżniając miłosierdzie jakoś w ponad inne. Um, ale już zanim oni zaczęli tak odważnie pisać o miłosierdzie, już, już ta prosta nasza, prosta, kochana, nadzwyczajna i zwyczajna siostra Faustyna pisze o tym, że miłosierdzie jest największe. Ma to poznanie, że miłosierdzie jest największe. Jak to rozumieć? Otóż e, w Bogu, w którym wszystkie przymioty są równe, wszystkie są nieskończone, ale miłosierdzie jest największe w sensie działania Boga. E, na zewnątrz, wobec nas. W sensie tego, co człowiek doświadcza. Gdybyśmy my mieli doświadczyć pełni świętości Pana Boga, albo pełni Jego sprawiedliwości, to byśmy tego nie unieśli. Pan Bóg naprawdę jest miłością, miłosierdziem samym, że daje nam doświadczyć przede wszystkim swojej miłości, swojego miłosierdzia, swojego przebaczenia, pochylania się nad nami ciągle, ciągle i na nowo. Pomimo, że w nim jest też, on jest też święty, on jest też sprawiedliwy i, i świętość jego i sprawiedliwość jest doskonała i, i w pełni w nim jest. Ale w tym, jak się do nas odnosi, jak, jak się do nas wraca, zwraca, jak się z nami komunikuje, jak wychodzi ku nam, to jest przede wszystkim miłosierdzie. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny zeszedł pierwszy. W pewnej chwili ujrzałam całe tłumy ludzi w naszej kaplicy i przed kaplicą i na ulicy, bo się pomieścić nie mogli. Kaplica była uroczyście przybrana. Przy ołtarzu było mnóstwo duchownych, później nasze siostry i wiele innych zgromadzeń. Wszyscy oczekiwali osoby, która miała zająć miejsce w ołtarzu. Naraz usłyszałam głos, że ja mam zająć miejsce w ołtarzu. Ale jak tylko wyszłam z mieszkania, czyli z korytarza, ażby przejść przez dziedziniec i pójść do kaplicy za głosem, który mnie wzywał, a tu wszyscy ludzie zaczynają we mnie rzucać czym kto może błotem, kamieniami, piaskiem, miotłami także w pierwszej chwili zachwiałam się czy iść dalej, a jednak ten głos wzywał mnie jeszcze silniej, i pomimo wszystkiego zaczęłam iść odważnie. Kiedy weszłam w próg kaplicy, zaczęli uderzać we mnie i przełożeni, i siostry, i wychowanki, a nawet rodzice czym kto mógł. Także, czy chciałam, czy nie, prędziutko musiałam wstępować w miejsce przeznaczone w ołtarzu. Jak tylko zajęłam miejsce przeznaczone, zaraz ten sam lud, i wychowanki, i siostry, i przełożeni, i rodzice wszyscy zaczęli wyciągać. Swe ręce i prosić o łaski. A ja nie miałam im tego za złe, że we mnie tak rzucali tymi rozmaitościami i właśnie dziwnie czułam szczególniejszą miłość właśnie dla tych osób, które mnie przymusiły do szybszego wstąpienia w miejsce przeznaczone. W tej chwili duszę moją zalało szczęście niepojęte i usłyszałam takie słowa: czyń co chcesz. Rozdawaj łaski jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz. Natychmiast widzenie znikło. Co się dzieje? Co to w ogóle za ekstremalna sytuacja? To jest widzenie. To jest to, co tu widzi. To się nie dzieje w realu, ale to jest widzenie mocno symboliczne. To jest wizja jej beatyfikacji. Też symboliczna, bo oczywiście nie tak wyglądała beatyfikacja, chociaż zobaczcie na początku, jak ona opisuje o tym, że widzi całe tłumy ludzi w naszej kaplicy i przed kaplicą i na ulicy, bo się pomieścić nie mogli. To jest prawdziwe, realne, co się potem działo, rzeczywiście, jak to naprawdę wyglądało. Czyli ma takie widzenie przyszłości. Plus te symboliczne sytuacje ludzi, którzy um, obrzucają ją z daleka, potem z bliska, uderzają w nią tymi różnymi rzeczami, jakimś błotem, kamieniami, piaskiem, miotłami. No, no, straszne. Um, na szczęście ta, to doświadczenie, ta przemoc fizyczna, na szczęście się nie wydarzyła w realu. Ale zobaczcie, jak dla mnie to jest taki ewidentny obraz tego, co się dzieje w czasie procesu beatyfikacyjnego. My sobie teraz myślimy, że o, święci super, ktoś jest święty, w ogóle jakiś ideał dla nas i na obrazkach, i w ołtarzach, i relikwie, i podawany za wzór, i biografie jego są pisane, ale... Um, i przez jaką mordę ta osoba, już po śmierci, oczywiście musiała przejść, i jak robili ten proces. Słuchajcie, to jest rozgrzebywanie życia człowieka. Wszystko musi być sprawdzone w takim procesie beatyfikacyjnym. Czy tym, jakim tym ktoś był człowiekiem. Badają wszystko, wszystkie relacje, wszystkich możliwych świadków, sprowadzają. Wszystko, cokolwiek ten ktoś napisał, cokolwiek o nim wiemy, jest sprawdzane, jest podważane, jest negowane, żeby zobaczyć, czy to naprawdę jest autentyczne w nim. No, to jest przejście przez ogień. Jeżeli ktoś. Później na końcu tej drogi jest uznawany za świętego, to dlatego, że naprawdę przetestowali i prze, przepatrzyli, przeskanowali jego życie z, dół, z góry w dół, z prawa w lewo. I to na pewno nie jest łatwe. No, jak tak sobie pomyślicie, jakby ktoś wam tak przejrzał całą waszą historię. Zwłaszcza, że zobaczcie, no, większość świętych to nie są ludzie, którzy. Większość, no wszyscy święci to nie są ludzie bezbłędni, to nie są ludzie, którzy przez całe życie przeszli jak na poduszkach albo po prostu nieskalanie i że wszystko im się udawało, że zawsze podejmowali dobre decyzje. To nie są ludzie, którzy nie musieli się spowiadać, więc całe życie, aż po intymność największą, rozgrzebane, żeby sprawdzić, czy ty naprawdę byłeś święty. Święty, jeszcze raz powiem, nie znaczy bezbłędny. Ale święty to ten, który po każdym upadku wybiera Pana Boga i ufa jemu bezgranicznie, i wybiera, i wybiera, i wybiera ciągle Pana Boga, nawet jeżeli to się dzieje dopiero na ostatnim etapie jego życia. Symboliczne znaczenie tego obrazu, już sobie jakoś wytłumaczyliśmy, chociaż oczywiście, słuchajcie, to jest, to jest moja interpretacja. Chociaż to, że to jest wizja beatyfikacji, to jest już jakoś uznane powszechnie, że rzeczywiście Faustyna widziała tak swoją beatyfikację, a w przyszłości jeszcze inne ciekawe rzeczy zobaczy. Także hmm, profetycznie, jakby widząc przyszłość. Ym, te osoby, które jej tak utrudniały drogę. I tu symbolicznie powiedziałam, że to jest jakieś nawiązanie do procesu beatyfikacyjnego i do rozgrzebywania jej życia. Zobaczcie, to też jest real jej życia, że ona doświadczała trudności od wielu osób w swoim życiu. W sumie, czy jest ktoś z nas, kto by był tego pozbawiony? Ale u Faustyny to jest chyba jakoś spotęgowane. Wiele osób, wiele osób było dla niej trudnych i doświadczała cierpienia od innych ludzi. To, co jest genialne tutaj, że widzimy bardzo ten proces, jak to, w, jak to ukształtowało Faustynę, jest realne doświadczenie trudne, doświadczenie cierpienia od drugiej osoby. Jak ona to przeżywa, jak ta osoba za chwilę zaczyna prosić o pomoc, ona mówi, że nie mam z tym problemu w ogóle, żeby tej osobie pomóc, że wręcz jakoś szczególnie ją kocham, bo wiem, że dzięki niej wylądowałam na ołtarzu. Czyli jakby rozumie to, że, że dzięki tym trudnościom, dzięki osobom, które były dla niej wyzwaniem, które były dla niej jakoś trudne w codzienności, przez które pewnie nieraz cierpiała, że ona dzięki temu mogła szybciej postąpić w doskonałości, szybciej mogła dojrzeć, szybciej mogła nauczyć się kochać. Słuchajcie, jeżeli nasze życie jest nam dane w jakimś celu, jednym konkretnym, jeżeli miałabym to nazwać w jednym słowie, w jednym zwrocie, no to. Żyjemy po to, żeby nauczyć się kochać, po prostu. I Faustyna ma przyspieszony proces. Naprawdę szybko uczy się kochać nieprzyjaciół. To jest to, co ma nas odróżniać od wszystkich ludzi, którzy nie poznali Chrystusa, którzy nie usłyszeli Ewangelii miłość nieprzyjaciół. Po tym poznacie, po tym poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa, że się nawzajem miłujemy. I miłujemy się nawzajem we wspólnocie nieidealnej, we wspólnocie, która siebie nawzajem rani, w rodzinach, które się nawzajem ranią. I potem ludzie poznają, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, że idziemy za Jezusem, że wybieramy Jezusa jako naszego Pana, zbawiciela, naszego Boga, uznajemy go za centrum naszego życia, jeżeli będziemy się upodobniać do niego właśnie w tym najbardziej heroicznym czymś, czyli w miłości nieprzyjaciół. I Faustyna dlatego potrafi być wdzięczna tym osobom, które były dla niej trudne. My się ciągle musimy uczyć innej perspektywy, ciągle musimy odtruwać to, co próbuje przekazać nam dzisiejszy świat takie zupełnie inne patrzenie i na cierpienie, przede wszystkim chyba na cierpienie i na trudności życiowe i na trudne relacje. Hmm. Ewangelia, Ewangelia, Ewangelia ma nam rzucać światło na, na życie, na relacje, na przeżywanie cierpienia. W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Idź do przełożonej i proś, żeby ci pozwoliła odprawić codziennie godzinę adoracji przez dziewięć dni. W tej adoracji staraj się modlitwę swoją połączyć z matką moją. Módl się z serca w złączeniu z Maryją. Także staraj się w tym czasie odprawić drogę krzyżową. Otrzymałam pozwolenie, ale nie na całą godzinę, tylko na ile mi czas pozwoli poza obowiązkami. Nowenne te miałam odprawić w intencji ojczyzny. W siódmym dniu nowenny ujrzałam matkę Bożą pomiędzy niebem a ziemią, w szacie jasnej. Modliła się z rękami złożonymi na piersiach, wpatrzona w niebo, a z serca jej wychodziło ogniste promienie, jedne szły do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie naszej. Kara ta miała być taka, jaką Bóg ukarał Sodome i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże. I dreszcz napełnił, przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus Dziecie moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przystanku przez całą mszę świętą. Czyń to przez siedem dni. Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu. I uczynił duży znak krzyża ręką nad ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. Jezus mówi o potrzebie modlitwy za, za ojczyznę. I o tym, że, że nie jest w dobrym stanie, że nie dzieje się dobrze. Fausta też widzi to zagniewanie Boże. Słuchajcie, my musimy bardzo zdrowo podchodzić tak realnie do, do rzeczywistości i umieć też nazywać rzeczy trudne, ale podchodzić do tego z wiarą. Zobaczcie, Faustyna podchodzi z wiarą, z miłością, modli się za ojczyznę i widzisz, że ta modlitwa działa. Modlitwa zawsze działa, modlitwa nigdy nie idzie w pustkę, zawsze idzie w serce Boga tylko nie zawsze widzimy efekty tej modlitwy tak szybko, jakbyśmy chcieli i w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Ale tu siostra Faustyna akurat widzi dosyć y, szybko, prawda? Ona się modli za ojczyznę i widzi, że Jezus spojrzał łaskawie na to miasto, na kraj nasz y, i wtedy widząc tą Jego łaskawość, Jego życzliwość prosi o błogosławieństwo i On rzeczywiście błogosławi y, krajowi całemu. Czy my modlimy się za naszą ojczyznę? czy my naprawdę czujemy, że to jest to jest, taka, to jest taki mój dom na świecie, który Pan Bóg mi dał, nie tylko na... żebym ja mógł korzystać z Jego bogactwa. Bo znowu nawiążę do moich podróży na, na całym świecie, że ludzie wielokrotnie patrzą na nas jak na jakiś święty kraj. Raz, że mamy tylu świętych, wspaniałych. Dwa, że dwoje tych takich super znanych w dzisiejszych czasach. Jan Paweł II i siostra Faustyna. Trzy, że Wciąż jeszcze w porównaniu z wieloma innymi krajami świata, ja jeżdżę głównie po zachodnich krajach, no to tam jest dużo odczuwalnego, widocznego kryzysu, też w liczebności ludzi w kościołach. Więc jeszcze w porównaniu z tym, to jak przyjeżdżają tutaj pielgrzymi, to oni po prostu pieją zachwytu, ile wy macie ludzi w kościołach w tę niedzielę. Rzeczywiście mamy za co dziękować, ale też bardzo realnie patrząc na, na nasze miasta, wioski, na nasz kraj, na scenę polityczną, kulturową, społeczną. Wszystko to jest też pęknięte, jest do uleczenia, jest chore, jest, wymaga błogosławieństwa Bożego, wymaga Jego uzdrowienia, wymaga szczególnej łaski. Szczególnej łaski, ale my tą łaskę możemy wyprosić. I, i raz, że za, zaczynając od siebie samych, żeby po prostu ja jako Polak mały że będę się zmieniać, będę się nawracać, będę starać się coraz bardziej Jezusowy, to to będzie zmieniało oblicze mojej małej ojczyzny, mojej dużej ojczyzny, czyli tutaj moje najbliższe otoczenie cały mój kraj, moja ojczyzna, mój dom a w dalszym promieniowaniu, bo świętość promieniuje także cały świat. Także pierwsza rzecz nawracajmy się, nawracajmy się. Druga rzecz módmy się za naszą ojczyznę. I wierzmy w to, że modlitwa naprawdę przynosi owoce. Czego dowód mamy chociażby w tych zapiskach od siostry Faustyny. Ten odcinek taki nietypowy, jeżeli chodzi o strukturę, mam nadzieję, że każdy z was wyciągnął z niego coś dla siebie. Jak już wam mówiłam na początku, nie chodzi o to, żebyście przerobili wszystkie fragmenty z dzienniczka. Nasłuchujcie, gdzie was porusza Duch Święty i gdzie są te treści dla was istotne, gdzie się zatrzymać. I z tym zostańcie przez najbliższy tydzień, a my widzimy się już w najbliższą niedzielę o 17 lub jakąkolwiek inną godzinę po 17, kiedy pojawi się nowe nagranie. Pamiętajcie też, że pojawiają się u nas nowe nagrania w środy. W środy wieczorem też umieszczamy coś nowego na Blisko Rahamim. I dziękujemy, dziękujemy Wam za wszystkie Wasze dobre słowa, komentarze, za wspieranie nas. Dziękujemy patronom, dziękujemy wszystkim, którzy także wspierają nas finansowo, że to wszystko może powstawać. Wiadomo, że żeby to wszystko zadziałało, zaświeciło i się nagrało, to na to trzeba funduszy. Także dzięki, że, że wspieracie Blisko Rahamim. Blisko Rahamim, które ma już rok z Hakiem, już istniejemy kawałek historii, więc Bogu dziękujemy za Was, którzy się przez ten czas na przestrzeni blisko Rahamim pojawiliście i, i szczególnie cieszymy się, że z nami zostaliście. Niech Wam pan Bóg błogosławi. Piszcie w komentarzu, jeżeli nie macie dzienniczka. Piszcie, nie mam, a chcę mieć i wytłumaczcie dlaczego. pomiędzy osób, które napiszą, zostawią komentarz, uzasadnią dlaczego akurat one. Wybierzemy kogoś, kto tego dzienniczka jeszcze nie ma i prześlemy dzienniczek ze specjalną dedykacją z Biura Rachamimowego. Niech Was Tobą błogosławi. Do zobaczenia. Jezu, ufam Tobie. Święta Faustyna, módl się za nami bardzo. Z Bogiem.